Paweł Genda, do dzisiaj miałeś takie, w drugiej połowie, można powiedzieć, wejście smoka, bo trzy takie fajne akcje i najważniejsze, że skuteczne, trzy bramki. Jak swój występ oceniasz? No, wejście smoka to było na początku, jak po 15 sekundach chyba dostałem 2 minuty. Na szczęście później wszedłem na boisko. Oceniam swój występ pozytywnie. No, moim zdaniem przespaliśmy pierwsze 15-20 minut właśnie drugiej połowy. Czesi nam odskoczyli na więcej bramek i no i szkoda, że nie udało się wyciągnąć tego wyniku. A jak właśnie rywali oceniasz, to rzeczywiście jest szósty zespół Mistrzostw Europy z Królem Strzelców? Grają bardzo dobrą piłkę, tak? To nie jest zespół z niższej półki i oceniam ich dobrze. No. Są dobrym zespołem. Przed Wami rewanż. Jak według Ciebie zagrać, żeby ten wynik końcowy był jednak lepszy? Zagrać lepiej, skuteczniej, bo nie ukrywam też, że Martin Galia zagrał dzisiaj bardzo dobre zawody, powyciągał bardzo dużo rzutów. Przede wszystkim musimy zagrać skutecznie w ataku i będzie dobrze. Czy Twoim zdaniem właśnie ta gra w drugiej Bundeslice dała Ci już tak w sumie no daje takiej pewności siebie, że odczuwasz to na boisku, że ułatwiej Ci zdobywać bramki? Znaczy się, w Polsce starałem się robić to, co potrafię najlepiej i w Niemczech tak samo staram się robić to, co potrafię najlepiej. Liga jest bardziej wyrównana, więcej meczy gramy o stawkę, każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać. I myślę, że tak, że trochę pewności siebie nabrałem. Dziękuję bardzo.